nic sensownego nie powiem. Ten mecz przegraliśmy na własne życzenie, mając 2-0 nie mamy prawa przegrać 3-2 na wyjeździe. Co się stało w drugiej połowie, że nagle drużyna zaczęła grać zupełnie inaczej niż w pierwszej połowie, bo w pierwszej połowie to wy prowadziliście grę, wygraliście ładnie w piłkę, a w drugiej połowie nagle coś się zepsuło. Straciliśmy tą pierwszą bramkę i nie wiem czego brakło. Może koncentracji, nie wiem, ciężko mi jest odpowiedzieć coś sensownego. No. Przegraliśmy mecz, który powinniśmy wygrać i z dramat. Mówi się, że bramka zawsze cieszy, ale jak już powiedziałeś, jest to taka gorycz. Nie jesteśmy z tego wyniku na pewno szczęśliwi, bo wydawało nam się, że wywieziemy stąd 3 punkty. Przede wszystkim nie utrzymaliśmy tego prowadzenia, daliśmy się zepchnąć do defensywy w drugiej połowie, mimo tego, że zaczęliśmy na pewno pozytywnie 2 akcjami, strzałami oddanymi na bramkę. Straciliśmy bramkę na 1-2 i w tym momencie się coś załamało, cofnęliśmy się za bardzo do tyłu, nie utrzymywaliśmy piłki na pół przeciwnika, rósł napór i te bramki zaczęły wpadać coraz częściej. Można powiedzieć, że od tego 30 minuty padła u Was całkowicie koncentracja? Trochę za bardzo podeszliście do tego wyniku 2-0 jako coś pewnego? 30 minuty w pierwszej połowie? No nie wiem, wydawało mi się, że pierwsza połowa była na plus. Jedną akcję pamiętam pogoni, groźną akcję, którą sobie stworzyli, a oprócz tego w zasadzie nic. Czy odpuściliśmy albo coś takiego? Nie, wydaje mi się, że nie było takich rzeczy. Po prostu daliśmy się zaskoczyć i nie wytrzymaliśmy tego ciśnienia, które Pogoń narzuciła. Zagrali na 2 napastników, prowadzili sporo chaosu, ich napastnik utrzymał się przy piłce i stwarzali sobie w ten sposób zagrożenie. A kiedy my przejmowaliśmy piłkę, to brakowało spokoju i przede wszystkim utrzymania się przy niej 2-3 podań, żeby dać odpocząć naszym obrońcom, żeby zespół przeciwny też się cofnął, żebyśmy mogli zagrać pod faul, opóźnić trochę grę. To był taki wyścig szczurów cały czas, coraz szybciej, a wiadomo, że zespół, który goni, liczy na to, że będzie wywierał presję, no i im się udało w tym spotkaniu. Od sierpnia ty i Ayram Cabrera jesteście jedynymi zawodnikami Korony, którzy strzelają dla niego gole na wyjazdach. Masz taką samą tendencję jak cały zespół, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe? Że na wyjeździe idzie u siebie nieco gorzej? Znaczy nie, wydaje mi się, że takie rzeczy się nie zdarzają. To czasami się strzela bramkę, czasami nie. No wiadomo, są piłkarze, którzy strzelają co mecz, no ale oni grają w trochę inną dyscyplinę sportu. A my jeszcze jesteśmy tutaj w Polsce i trochę nam do tych piłkarzy brakuje. Ciężko coś powiedzieć na ten wynik. No, sami sobie zrobiliśmy krzywdy, bo 2-0 prowadzimy po pierwszej połowce i jedziemy do domu do Kielc bez punktu. No. Ciężko się wytłumaczyć z tego wyniku. Co się stało w przerwie w szatni? Bo w pierwszej połowie graliście naprawdę bardzo dobrze. Prowadziliście grę, a w drugiej Pogoń Was zdominowała. No, w drugiej zaczęliśmy trochę za łatwo tracić piłki, mi się wydaje. Cofnęliśmy się i mieliśmy po prostu więcej grat. I tak to może wyglądało, jakbyśmy czekali tylko na to, kiedy nam strzelił bramkę. No i mieliśmy trochę aktywnie grać, mi się wydaje. Po raz pierwszy zagrałeś na środku obrony z Wierchowcowem. Jak oceniasz tą współpracę? Myślę, że to współpraca była dobra, że robimy postępy i już bardziej się rozumiemy. Te bramki, co dostaliśmy, to były takie niedograne sytuacje. Drugie piłki, przygotowaliśmy się na to, że Pogoń właśnie jest groźna z drugich piłek i z takich akcji, których tam właśnie trzecią bramkę, co straciliśmy, też byliśmy przygotowani na to, że mieliśmy przerwać akcję, nie przerwaliśmy i dostaliśmy na 3-2. Ciężko się będzie zebrać przed meczem z Lechiem, przede wszystkim tak w głowie, po takiej porażce? Nie, my musimy rzucić za głowę ten mecz i patrzeć do przodu. Po prostu teraz już musimy mieć w głowach Lech i Gdańsk i musimy wygrać u siebie. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tej pierwszej połowy. Uczulaliśmy się przed tym meczem, że Korona to jest bardzo dobry zespół, który bardzo dobrze gra na wyjazdach i nie wiem, dlaczego tak wyszliśmy w tą pierwszą połowę. Korona nas zaskoczyła, kontrowała i miała kilka sytuacji, żeby strzelić jeszcze więcej bramek. Także na pewno nie jesteśmy zadowoleni z pierwszej połowy, aczkolwiek zwycięstwo na inaugurację tutaj przed własną publicznością na pewno nas cieszy. Zaskoczyła Was czymś Korona w początkowej fazie meczu, co potrafiliście rozgryźć później? To znaczy na pewno zaskoczyło nas tymi kontrami. Szybko wyprowadzone kontry, nie były to
typowe kontry, bo nie było to granie długiej piłki, tylko bardziej takie kombinacyjne akcje. No, tym nas chłopaki z Korony zaskoczyli. Kilka razy fajnie wyszli piłką, mieli kilka dośrodkowań takich groźnych, no dwie bramki zdobyte, także na pewno byliśmy trochę zaskoczeni. Uczulaliśmy, że Korona to jest bardzo dobry zespół, który gra na wyjazdach, bardzo dobrze punktuje i staraliśmy się podejść do tego meczu jak najlepiej, no ale w pierwszej połowie nie wyglądało to dobrze.